kochani, witam się z wami z samochodu. Jak widzieliście, rano sprzątałam, ściągnęłam pranie, powiesiłam nowe, ogarniałam też kartony, śmieci z mieszkania i tak dalej. I teraz właśnie byłam u babci Kacpra, zaproponowała, że zrobi nam obiadek. Zrobiła nam jakiegoś kurczaka w sosie takim delikatnie napikantno z ryżem, z suróweczką. Także super, bo przynajmniej nie musiałam tracić czasu, wiecie, na gotowanie, jeżdżenie po sklepach i tak dalej. Jadę teraz zjeść, odgrzać sobie wszystko, zjeść, no i wracam do sprzątania. Dzisiaj już sobie postanowiłam, że muszę już dzisiaj zamknąć temat sprzątania w mieszkaniu, także chcę, żeby już dzisiaj, kładąc się spać, w mieszkaniu było na gotowo wszystko, tylko jutro przywieziemy sobie rośliny, przywieziemy resztę rzeczy z mieszkania, telewizor do sypialni i żeby, wiecie, już tak to, co jest teraz w mieszkaniu, żeby było ogarnięte. Zobaczymy, czy mi się ten mój plan uda. Zjadłam sobie właśnie jezówkę, miałam ogórkową od babci Kacpra, od pani Krysi. I słuchajcie, wzięłam od rodziców z domu, jak byłam wczoraj, przedwczoraj, takie drzewko świecące miałam w zeszłym roku u siebie w pokoju. I ono jest piękne, takie bardzo świąteczne, także może sobie odpalimy je teraz, bo robi się już powoli ciemno. Zapaliłam. Super, fajnie tutaj wygląda pod telewizorem. Teraz jak zgasiłam światełko, to jeszcze fajniej. Naszykowałam sobie jedzonko, drugie danie na talerzu już. Mogę wam zrobić smaka i chciałam podzielić się z wami informacją, która bardzo mnie cieszy. Czekam na choinkę, jutro ma dotrzeć do mnie choinka, jutro ma być kurier. Wielka choinka, pierwsza moja własna duża choinka, jakby wiecie, tak na swoim, można powiedzieć. Poprzednia, którą miałam w tamtym roku, to jest taka mała choineczka, którą dostałam od rodziców na taki, wiecie, prezent świąteczny. Wtedy to było do kalendarza, który tworzyła Wika z mamą. I wiecie, to była taka mała choineczka, która w tym momencie została przewieziona do studia, a tutaj w mieszkaniu, tak myślę, że tutaj, gdzie stoi aktualnie pranie, będzie stała wielka choinka. No serio, nie mogę się doczekać, jutro będzie, więc ją złożymy. Mam nadzieję, że ogarnę to sama, bo w ciągu dnia będę sama. W sumie to razem, że ogarniemy to razem i no, cieszę się serio na maksa, bo ona będzie jakby sztuczna, ale będzie wyglądała jak żywa, totalnie realistyczna. No ale dobra, więcej i nie spoileruję, zobaczycie, jak już do mnie dotrze i będziemy ją wspólnie ubierać. Już tak szukam inspiracji na Pinterestie, na WeHearted, na wszystkich tego typu stronkach, gdzie można się zainspirować, jak zrobić coś fajnie, wiecie, zobaczyć coś u kogoś innego. Mam już kilka pomysłów na choinkę, na to, jak będzie wyglądała, jak będzie ozdobiona, także tylko musi dotrzeć. Lampki już mam, także jak mam lampki, to tylko kupię ozdoby i będziemy ubierać. Mam nadzieję, że już w jutrzejszym odcinku. Okej, usiadłam sobie tutaj przy tym drzewku, przy takim małym elemencie świątecznym, bo na razie w sumie w tym mieszkaniu mam tylko to i gwiazdę betlejemską od rodziców. I otworzymy sobie tutaj kalendarze. Zaczynamy sobie od kalendarza z Makeup Obsession i dzisiaj otwieramy numer 16. Już 16. Bronzer. Ale widzę, że taki dość ciemny kolor, dla mnie zdecydowanie za ciemny, także mam nadzieję, że komuś na rozdaniu się trafi akurat i wykorzysta. Teraz może ten słodyczowy i powiem wam, że mam ochotę na coś słodkiego, tak po obiedzie. Także 16 i ją skonsumuję, spożyjemy ją, przetestujemy na żywo. O, Oreo! Wiedzieli chyba, że dzisiaj zjem od razu po taki deserek po obiedzie, można sobie pozwolić. Okej, okay, zjedzone. Otwieramy w 16. Nyksie. I mamy tutaj złoty cień. Tak jak wam mówiłam, ja mam problem z tym, że ja gubię pojedyncze cienie, więc od razu odkładam do pudełeczka rozdaniowego. Już trochę tych produktów się zebrało na rozdanie, więc będzie chyba warto wziąć udział, żeby wygrać te produkty. I gdzie my tutaj mamy 16? Jest. No okej, okay, znowu coś w tubce. I dzisiaj mamy krem do rąk i paznokci. I testujemy go od razu tutaj na wizji, ponieważ mam mega suche ręce od tego sprzątania, od tych wszystkich rękawiczek i środków czystości. Mam tak wysuszone dłonie, że o, bardzo ładnie pachnie, tak świeżo. Na pewno mi się przyda. Taki malutki, może nawet wrzucę sobie go do torebki. Nie zajmie dużo miejsca, a czasami tak jest, że gdzieś po prostu czekamy, mamy chwilę czasu i przydałoby się pokremować ręce, a nie zawsze jest krem. A zobaczcie, naprawdę jest malutka pojemność w porównaniu do dłoni. I w ogóle straciłam gdzieś jednego paznokcia wczoraj.
chyba przy przenoszeniu jakichś rzeczy, tych kartonów, przesuwaniu kartonów i pudeł. Po prostu gdzieś mi się ułamał, nawet nie wiem kiedy i nie wiem gdzie, nie znalazłam go nigdzie w mieszkaniu, jak sprzątałam dzisiaj. Także no gdzieś sobie pewnie leży, no niestety. Może jakoś uda mi się jeszcze przed świętami wkręcić do salonu na uzupełnienie, zobaczymy. I ja teraz zbieram się powoli do Esse, idę na pedikir, zrobię chyba czerwone takie świąteczne pazurki. Choć też myślałam o takiej śnieżnej bieli, więc do zdecydowania na miejscu. Ale coś chciałam powiedzieć i mi wyleciało znowu. A wiem, co chciałam wam powiedzieć, że wiele z was w poprzednich vlogmasach pytało: Klaudia, gdzie masz kółeczki? Klaudia, czemu nie nosisz gumeczek? I faktycznie przez 2 dni przeprowadzki nie nosiłam w ogóle tych gumeczek, bo włożyłam je do jakiegoś po prostu pudła, kartonu i nie miałam pojęcia, w którym dokładnie one były, przez co dopóki się do nich nie odpokopałam, to po prostu ich nie miałam. No i dzwoni mi telefon, moment. Zaraz odbiorę. No, ale znalazłam je wczoraj, także teraz po jedzonku umyję zęby i zakładam już gumeczki, już postaram się w nich chodzić w miarę regularnie. I jeszcze przed wyjściem chciałam zmienić tego case'a, bo ten już jest, słuchajcie, strasznie, może w aparacie tak go nie widać, ale wygląda już po prostu jakiś taki szaro-brązowy. Przykleiłam sobie naklejkę wow-ką, no ale to nie pomogło i tak jest dalej, zobaczcie, taki brzydki, więc ściągam go i zmieniam tego drugiego, którego zamówiłam też z Allegro, no ale jakby, no jakość jest strasznie kiepska tych rzeczy, więc jak szukacie dobrych case'ów na iPhone'y, to wbijajcie na wow.pl. Czekam na windę i najprawdopodobniej przez te gumeczki spóźnię się do salonu na wizytę, bo tak długo je zakładałam. Dobra, sytuacja chyba opanowana, jest 17.28, jestem na 17.30 umówiona na pedi, ale jestem przy samym salonie, stoję na światłach przy samym salonie, także raczej będę na czas. Jestem, słuchajcie, w gabinecie już z szefową. To jakbyś pilnowała obok, pracownika, jak będzie robił pedikir. Tak, z pewnością. Żartuję oczywiście. Ja upominam czas. Tak, bo jest towarzysza tutaj w spa. A dzisiaj co miałyście w salonie? Dzisiaj miałyśmy nie w salonie. No ja nie wiem, że ogólnie, że salonowo. Miałyśmy sesję zdjęciową. Tak, vlogmasową trochę. Trochę vlogmasową, a tak nas to wykończyło, że nawet już zakwasy mamy. W takim świątecznym klimacie. No i mama by się tak stresowała, że nie wiem czym. Podobno tą sesją tak bardzo. Wszyscy się stresowali i nas teraz wszystko już boli. Praca modelki nie jest łatwa. Wyszłam z Esse, pedikir zrobione, zrobiłam białe jednak. Bardzo fajnie wyszły, super, mam świeżutkie stópki. I teraz podjechałam sobie po kawę z Maka i słuchajcie, mam taki problem, że te gumeczki, jakby wiecie, okej, jak już je noszę i już zęby się przyzwyczaiły, to już nie jest najgorzej. Wiadomo, trochę boli, ale nie ma takiej mega tragedii, jak była na początku. No ale jak na przykład gdzieś jestem i gdzieś coś jem albo piję, no to do jedzenia, do picia muszę je ściągać i wiecie. Teraz je ściągnę, nie mam ich ze sobą, mam brudne ręce i nie mam jak założyć nowych, więc pod tym względem to jest mega, no minus, więc teraz będę musiała je ściągnąć i założę je dopiero za jakieś 2 godziny, jak będę w domu. Podjechałam na kawę do Maka i pan mi zaproponował jeszcze ciastko, jakiś nowy smak ze słonym karmelem i wzięłam, także skosztujemy, spróbujemy, przetestujemy, czy będzie smaczne. Ogólnie, jak wiecie, fanką Maka nie jestem, ale kawę z Maka lubię i ciastka ogólnie, jakieś wypieki McDonaldowe są spoko, więc pan zaproponował mi ciastko z słonym karmelem, powiedziałam, czemu nie, poproszę, osłodzimy sobie dzień. No dobra, wysuwamy ciacho. Na chwilę wam zapalę, jak wygląda. Takie to jest ciężko ciastko, ciastko sezonowe. Ostrożnie gryzłam, bo nie wiedziałam, czy nie będzie gorące w środku. Spoko, ale nic specjalnego. Parę razy jadłam te ciastka z owocami i wydaje mi się, że są o wiele lepsze. Jabłkowe, czy tam malinowe. O wiele lepsze. To moja opinia. Ja ciągle playlista C, mega lubię tę piosenkę, ho ho ho. I podjechałam właśnie pod pracę Oli,
zabieram Olię na zakupy do Action. Potrzebuję kupić pojemniczki na regał, na jakieś takie, wiecie, pierdoły. I taki pojemniczek na klucze przy wejściu na tą szafkę, która jest szafką na buty. Także mam do kupienia coś i myślę, że w Action to kupię. Dzień dobry. Zapraszam. No, ale już tylko dokończę. Olia właśnie weszła i tu właśnie mówię, że musimy podjechać jeszcze do Action. Dobra? Ty już jesteś wolna. Jestem z moją piękną Olią. No, a później jedziemy na stare mieszkanie zabrać dzisiaj rośliny. Dzisiaj przewieziemy rośliny, kwiatki. My z Olią już jesteśmy wprawione po przewożeniu kuchni, po tych wszystkich przygodach. Mamy z Olią nową energię, także myślę, że pójdzie nam to szybciej niż ostatnio, co? No. Dobra, lecimy. Poubierane w maski idziemy do sklepu i słuchajcie, Olia mi tutaj zaczęła w samochodzie ziewać. I mówi, że tak nagle zaczęła ziewać, że nie wie od czego, weszła do samochodu i zaczęła ziewać. I mówię, że może nudzi cię moje towarzystwo. Ale Olia mówi, że nie, to nie to. Mówi, że to nie to, na szczęście. Olia, słuchajcie, znalazła świecę i pomachałeś nią, bardzo ładnie pachnie. Nie wiem jaka cena, bo nie było. Znalazłam takie małe koszyczki za 3,99, są dwa białe. No średnie mi się podobają, ale akurat mają takie rozmiary, że idealnie weszłyby mi na tą szafkę. Przy butach. Wezmę może na razie, jak coś to odłożymy, nie? Ty mnie nie słuchasz, ty w telefonie siedzisz. Ale fajne ceny, przezroczysty na samym dole. Widać, wiesz, jak się woda gotuje. Nie, nie chcę ten. Kamień? Na ten. A jak chcę do biura sobie wziąć? A, na kawki dla klientek. No pewnie. I jeszcze coś chcę. Co chcesz? Kurczę, Piotr, przypomniałaś sobie? Z tobą w ogóle po jakieś pierdołki, a sama teraz nakupuję wszystkiego i znowu... Przypominasz sobie przynajmniej, ale co chcesz jeszcze? Wagę jeszcze chciałam sobie do domu. A, ale to jest spożywcza. Wiem, tak? Wiem. Chcesz spożywczą? Tak. Muszę sobie ważyć jedzenie. A, fit babka. Żeby się nie przyjadać. Ja znalazłam jeszcze takie ściereczki po 5 zł i akurat ta będzie pasowała mi kolorem idealnie do zasłon, więc ją też biorę do kuchni. Olia, słuchajcie, miała nie robić zakupów. Ma tyle rzeczy już w rękach. A ja mam na razie dwie. Słuchaj. Idziemy po wózek. Co? Mi się to małe podoba. Patelnia jeszcze? Mała porcja. Mała porcja, przynajmniej więcej nie zjesz. Ale faktycznie ładne. To mi się bardzo podoba, te koszyczki takie. Z białym jest super, ale jest za duży zdecydowanie. Nie zmieści mi się na klucze, na tą półkę. Są po 7 zł 8. No i nie kupiłam pudełeczka na regał. Niestety w sumie nie było. Olia zrobiła spore zakupki. Tak? Tak, tak. Ale ja ciągle w telefonie, słuchajcie, nie wiem co na tym telefonie robi. No, ale kupiłam te dwa koszyczki, kupiłam tą ściereczkę. Jedziemy teraz na stare mieszkanie, może poznajecie windę. Bo jedziemy po roślinki. Olia mi pomoże przewieźć je, tak jak wam już mówiłam. Pomożesz mi? Tak, tak. Czy przyjechałaś tylko na telefonie posiedzieć? Nie no, żartuję, Olia mi pomaga bardzo dużo. Patrzcie, ile tych roślin się nazbierało. To nie wszystkie z mieszkania. Zostało jeszcze troszkę. Będziemy jechać takim egzotarium, busem. Olia będzie opiekunem na tej wycieczce. No i słuchajcie, jesteśmy z Olią w egzotarium. Różne egzotyczne rośliny. Rośliny do mieszkania dowiezione. W jutrzejszym vlogmasie już pokażę wam, gdzie je ustawiłam, gdzie znalazłam im miejsce w mieszkaniu. A teraz się już z wami żegnam i widzimy się już jutro w jutrzejszym vlogmasie. Buziak, pa, pa!